Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w First Looku z The Sims 3 po zmroku. Jest to dodatek, który wyszedł do The Sims 3 jako trzeci i było to już dosyć dawno temu, ponieważ jego premiera miała miejsce 29 października 2010, ale ja zainstalowałam go dopiero wczoraj i dzisiaj zabieram się za nagrywanie First Looka i będę razem z wami poznawała ten dodatek. Także, no cóż, zaczniemy od wybrania nowego miasta, ponieważ, co jest bardzo fajne, co ja zawsze bardzo lubię, z tym dodatkiem dochodzi nowe miasto, nazywa się Bridgeport i jest to chyba największe miasto, jakie do tej pory powstało w The Sims 3, chyba że któreś z tych nowszych miast do nabycia ze story jest większe. Nie jestem właśnie pewna, jak jest z tym Roaring Heights. W każdym razie tutaj nawet jest taka trochę inna ikonka sugerująca, że to jest takie miasto z wieżowcami i tak dalej. Tak, Bridgeport. Co tu jest? Tu się coś pojawiło, chciałam to przeczytać. Czekajcie. To jest miasto po zmroku, pasjonujące miejsce dla młodych Simów, dorosłych, ale też dla nieco starszych. Okej, okay. Wybieramy Bridgeport. Założone w początkach ubiegłego wieku przez Ebenezera Alto, miasto Bridgeport kiedyś było ruchliwym portem zamieszkałym głównie przez marynarzy i przemytników. Kiedy jednak pojawiła się tu branża filmowa z osobistościami, simoleonami i blaskiem sławy, kompletnie przewróciła to miasto do góry nogami. Teraz jest to bogate, tętniące nocnym życiem miasto z modnymi klubami i ekskluzywnymi imprezami. Bridgeport już na stałe wpisało się na mapę światowej rozrywki. Czy w blasku neonów i Jupiterów kiedykolwiek uda się odzyskać jego dawny urok? Dobra, wybieramy. Będziemy kontynuować bez logowania. Tak. Tutaj mamy klikadełkowy hidden object, który się pojawił tam z niedawną aktualizacją, ale nie będziemy klikać. Ja coś jeszcze powiem, jak trzeba będzie dłużej czekać, to najwyżej spotkamy się, jak mi się już załaduje. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie Bridgeport jest prawdopodobnie wzorowany na Manhattanie w Nowym Jorku. I właśnie jest to jedyne oprócz tego najnowszego Roaring Heights, bodajże miasto z wieżowcami, jak mówiłam, jest bardzo duże. Jest też takie połączone, jakby wyspy połączone mostami, coś takiego. Nie jestem pewna, bo jeszcze nigdy go nie widziałam, ale jestem bardzo właśnie ciekawa tego miasta. A wracając do samego pozmroku, jak mówiłam, jest to trzeci dodatek, który wyszedł i po samej nazwie można już przypuszczać, że jest to dodatek, który rozszerzy możliwości naszych Simów, rozszerzy, jak to powiedzieć, zwiększy możliwości tego, co nasi Simowie mogą robić nocą, czyli na pewno pojawią się różne rodzaje klubów, w których nasi Simowie mogą się bawić i imprezować. Z takich większych zmian pojawią się też właśnie możliwość tworzenia zespołów, kilka nowych karier. Właściwie to jest ścieżka kariery firmowej, można też chyba dorabiać jako barman, z tego co wiem. Są też różne nowe umiejętności, nowe cechy, które zaraz przy okazji tworzenia Sima sobie zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczymy też nowe pragnienia życiowe i później nowe nagrody za punkty i tak dalej. No i co nie do końca mnie się podoba, gdyż jak wiecie, ja nie za bardzo przepadam za jakimiś takimi nadnaturalnymi rzeczami w Simsach. Z tym dodatkiem pojawiają się też wampiry. Tak, co no właśnie nie do końca mnie zachwyca. Ja szczerze nie przepadam za wampirami w jakiejkolwiek formie. A w Simsach to już tak w ogóle jakoś do mnie nie przemawia, no ale cóż, pozytywną rzeczą jest to, że zawsze można wyłączyć generowanie się wampirów w naszym mieście i mieć od tego święty spokój. Okej, już nam się prawie załadowało, więc nie wiem, czy opłaca się robić pauzę. Halo, halo? Chciałabym zobaczyć, jak ładnie się pojawia nam Bridgeport. Te wszystkie fajne wejście do nowego miasta, co bardzo mi się podoba. Także już czekam z niecierpliwością. Nie chcę znajdywać baru w basenie płyn w płynie, chcę zobaczyć Bridgeport.
I jest Bridgeport. Na razie widzę jakieś góry. Trochę się oczywiście przycina tutaj ten nam view, ale nie szkodzi. O, jest bardzo ładny duży most. Tutaj widzę jakąś ciekawą kopułę. Ojej! Fajne przejście, no i widzimy sporo wieżowców. I faktycznie miasto wydaje się całkiem sporych rozmiarów. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła je zwiedzać. Teraz się tylko tak rozejrzymy. Tutaj widzę ścisłe centrum, wysokie budynki i tak dalej. Jakieś coś na odludziu. Jakiś dziwny rodzaj molo, drogi, która prowadzi do oceanu. Tutaj też mam jakieś... To dziwnie wygląda, taka droga przerwana przez kanion. Tutaj droga do jakiegoś miejsca, nie wiem do którego. Tak z ciekawostek jeszcze podobno w tym mieście nie generują się nam konie. No, tak by the way. Jednorożce oczywiście też. No i tutaj za mostem mamy takie przedmieścia bardziej. Tu nie ma wieżowców, mamy takie normalne jednorodzinne domki. Powiem wam, że miasto wygląda ciekawie. Jeszcze chciałam zobaczyć... A teraz nie mogę włączyć taba. Okej, okay, no to nie szkodzi. No i tak, jak zwykle, bo First Look oczywiście trzeba będzie podzielić na części, bo gdyby miało być wszystko w jednej części, to ona trwałaby nie wiem jeszcze ile, ale raczej za długo do oglądania. Zaczniemy od stworzenia rodziny, od stworzenia simki, dzięki której będziemy mogli eksplorować ten dodatek w pełnej okazałości. Właściwie ta simka jest już stworzona, wystarczy, że wybieram ze skrzyni i... Nie, to nie ty. Nadam imię i nazwisko, więc zaglądamy do mojej skrzyni simów. To już simka specjalnie stworzona na potrzeby tego dodatku. Jak ona opalenie wygląda przy innych simkach. No ale cóż, wielkie miasto to... Musi wyglądać tak, wiecie, jakby wróciła prosto z wakacji. Tak, ma rude włosy. Nie wiem, czemu lubię dawać simkom rude włosy. Wygląda tak. Oczywiście zaraz ją poprzebieramy i tak dalej. I będzie się nazywała... Violetta. Tak, tego imienia jeszcze żadna moja simka w First Looku nie nosiła. Więc mamy Violettę. Nazwisko... Fame. Tak. Celowo jest napisane tak fame, bardziej po polsku, tak niepoprawnie. Po angielsku tylko bardziej fonetycznie, bo jakoś wolę dawać polskie nazwiska i nie wiem, najpierw myślałam, że może jakoś tak je wydłużyć do jakiejś fejmowska albo coś takiego, ale stwierdziłam, że samo fame będzie fajnie brzmiało. Także mamy naszą Violettę Fame i już będziemy na niej oglądać nowe fryzury, ubrania. I tak dalej, czyli to, co zwykle, to, od czego zwykle zaczynam w First Lookach. Myślę, że włączymy sobie tutaj filtr i będziemy... czekajcie, może zrobimy tak, tak. Będziemy oglądać fryzury. Najpierw fryzury bez dodatków. Co my tutaj mamy? Jakieś takie warkoczyki, potem rozpuszczone włosy. Tak, to w sumie ta fryzura mi się nie do końca podoba, aczkolwiek ciekawa. O, tu mamy całkiem ładną fryzurę, tak fajne ścięcie z taką grzywką. Ta fryzura mi się podoba. Tutaj grzywka na bok. Ta fryzura mi się kojarzy już z jakąś, którą mogliśmy zobaczyć, ale nie jestem pewna dokładnie, czy było coś podobnego, czy nie, ale jakoś mi się kojarzy. I tutaj mamy jakieś takie upięcie. O, też fajnie wygląda, podoba mi się. Całkiem fajne fryzury. I co my tutaj mamy? To jest dziwne. To mi się kojarzy z jakimś anime, Japonią albo czymś w tym stylu. Aczkolwiek zabawno. Zobaczymy jeszcze fryzury z dodatkami. O, widzę, że całkiem sporo. Mamy fryzurę z kapeluszem w różnych kolorach. Fryzurę z... O, ta fryzura jest bardzo ładna. Taka opaska i włosy na bok. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ładnie wygląda. Różne kolory opaski. Oczywiście i tak można jeszcze edytować do swoich potrzeb. Tutaj jakieś takie włosy zebrane do tyłu i spięte. Też fajnie wyglądają. Różny kolor spinki. A, i tyle. Myślałam, że będzie jeszcze suwaczek. Dobra, to może na razie zostawimy albo ta mi się podoba, albo też ta mi się bardzo podoba. A może weźmiemy tamtą, bo nie wiem. Jak zwykle nie będę mogła się zdecydować. Dobra, zostawimy tak.
Wygląda całkiem ciekawie. I przechodzimy do twarzy. Czy tutaj by były jakieś nowe detale skóry? Wątpię, ale można sprawdzić. Nowe makijaże. Chyba niestety nie będzie, bo zwykle nie ma. W wymarzonych podróżach się postarali, a potem już chyba pomijając skok w przyszłość, nie dodawali żadnych rzeczy raczej. Co było smutne? Jakieś nowe tatuaże? O, nowe tatuaże mamy. Jakiś taki smok. Myślę, że sobie pooglądamy. Zasłaniać i czekajcie, może damy łopatki, całe plecy. Chciałam, żeby było widać tylko, jak wyglądają te tatuaże. Aha, muszę usunąć tamten. Gdzie on jest wsadzony? Dobra. O, teraz będzie lepiej oglądać. Mam jakiegoś takiego smoczka? W sumie nie jest lepiej oglądać, ale dobra. Jakoś to przeżyjemy. Jakiś taki kwiatuszek, czy co to jest? Gwiazda? Nie wiem. Jakaś ziemia? Nie wiem. Koło? Smok w kole? Nie wiem. Ciężko mi to odróżnić. I jakaś taka głowa chyba też smoka. I to wszystkie tatuaże, które tutaj mamy. Ja nie będę wybierała tatuaży, ponieważ nie przepadam za nimi za bardzo. I przechodzimy do ubrań. Coś, na co zawsze czekam. Dobra, więc zaczynamy. Ubrania na co dzień. Mamy, widzę, koszulkę bez ramionczek. Tu jest jakimś motylkiem, różne kolory. Całkiem sympatyczna. O, ta koszulka mi się zawsze podoba. Już widziałam ją gdzieś wiele razy i zawsze mi brakowało, że jej nie ma, bo myślę, że bardzo fajnie wyglądałaby do jakichś właśnie takich sportowych stroi i tak dalej. Stroi, strojów, nieważne. Ale bardzo mi się podoba właśnie te takie dwie koszulki jakby ubrane na siebie. Tutaj mamy trochę asymetryczną bluzkę. Też bardzo ładna. Bardzo ładne ubrania się tutaj zapowiadają. Jeszcze ich wcześniej nie oglądałam, tylko jakieś właśnie pojedyncze gdzieś tam widziałam. Ta bluzka mi się właśnie kojarzy, ale tak to poza tym nie do końca. To jakaś taka połączona z jakimiś łańcuszkami. Dobra na imprezy, dobra. Też jakaś bez pleców taka na szyję. W sumie nic takiego super ciekawego. Coś a la gorset, ale nie do końca, bo z ramionczkami. Dosyć krótki. Cały brzuch ci widać. O, tutaj mamy to samo, tylko z taką siateczką pod spodem. Dziwne. A te kolory to już w ogóle dziwnie wyglądają. No chociaż nie wiem, do czegoś się może to przydać. To jakaś taka koszulka z bardziej amerykańskim dekoltem. No, ciekawa, ale raczej nie w moim stylu. Wow! To jest dziwne. Jakiś gorset z obrożą? WTF? Tak, to jest ewidentnie strój na jakieś dziwne, szalone imprezy. Mam jakieś takie bolerko bardziej z koszulką pod spodem. No, w sumie całkiem fajne. Jakaś bluza. Bluza też z koszulką. I tyle. Okej, okay. Mogło być więcej koszulek, ale tutaj te na początku mi się bardzo podobają. Na przykład ta jest bardzo ładna, na razie ją zostawimy. Zobaczymy spodnie, albo spódniczki, albo nie wiem, co tam jeszcze może być. A mamy taką spódniczkę z baskinką, tak to się nazywa? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Kurczę, ta asymetryczna teraz trochę zasłania, czekajcie. Wybierzemy na chwilę... Halo, halo, Simsy, Simsy, jakbyście szybciej działały, to byłoby miło, dziękuję. Wybierzemy na chwilę jakąś krótszą, żeby lepiej widzieć po prostu, właśnie już wbij się w ten gorset. No, to w sumie razem całkiem fajnie wygląda, wam powiem. Ta spódniczka jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Oczywiście mamy też od razu do wyboru różne wersje kolorystyczne, co i tak można zmienić. Jakaś taka bardziej zwykła miniówka, nic specjalnego. Chyba jeszcze krótsza, taka bardziej jeansowa. W sumie ta ma całkiem fajne kolory, takie fajne jest to przetarcie. Wow, jeszcze krótsza spódniczka. To już nie jest spódniczka, nie wiem co to jest. Za krótkie na spódniczkę. Dobra, i oczywiście to dlatego, że tutaj panuje ten imprezowy styl. O, mamy nowe shorty, ja zawsze bardzo lubię shorty. Całkiem ładne. Białe, takie fajne, na lato. Podobają mi się. No i tyle mamy z dołów, czyli takie same krótkie rzeczy, żadnych dłuższych spodni.
Niestety nie ma. Niestety dlatego, że mi zawsze brakuje spodni w Simsach. Mam tylko parę takich ulubionych, a reszty jakoś. Nie wiem, do reszty nie jestem przekonana. Czy to do siebie pasuje? Nie wiem. Nie do końca może, no ale cóż. Musimy wybrać nowe rzeczy, żeby był tak zwany powiew świeżości. Spódniczkę ci do tego ubrać, to nie wiem, jak będziesz wyglądała. A w sumie, może zostawimy jej tą spódniczkę. Aha, jeszcze kostiumy musimy obadać. Czy tutaj jest coś ciekawego? Podejrzewam, że coś może być, ale nie wiem jeszcze co. Aha, mamy sukienki, dwie tylko. A ta jest bardzo ładna, taka z takimi różyczkami. Ładnie to wygląda, podoba mi się. I o, ta w sumie różowa też fajnie wygląda z tymi czarnymi. I tutaj jakaś jeszcze jedna. Dosyć ciekawy krój. Kojarzy mi się trochę ze skokiem w przyszłość. Przez te takie dziwne cięcia, czy jak to tam nazwać. A całkiem fajne te rzeczy. Aha. Nie, czekajcie. Poproszę z powrotem. Dziękuję. I buty. Jej. O, widzę, że będzie dużo fajnych butów. O, ładne szpilki podobają mi się. Bardzo ładne. Tutaj jakieś takie też bardzo wysokie pasy. Też mi się podobają. O, zawsze brakowało mi takich butów. Nareszcie, nareszcie. O, te też są bardzo ładne. Naprawdę bardzo mi się podobają. To jest coś dziwnego. Te nie do końca mi się podobają, aczkolwiek ciekawe. Doceniam. O, zebra! Doceniam inwencje twórców, tak, ich kreatywność. O, te też są bardzo ładne. Ciekawie te paski na obcasy wyglądają. Może lepiej wyglądały, jakby były bardziej normalne, ale wtedy byłyby zbyt zwyczajne, więc nie wiem. O, tu mam jakieś takie wyższe, z wyższymi paskami, uplatającymi prawie całe łydki. Ciekawe. A tu mam jakiś taki ciekawy kształt, taki koturny. Całkiem. Takie trochę dziwne, ale coś mi się w nich podoba. I mamy szpilki. O, bardzo ładne szpilki. Fajnych szpilek, nigdy za wiele. Tutaj jakieś kozaczki bardziej zapinane na zamki z tyłu. Też całkiem fajne, chociaż ja zawsze żałuję, że nie może, jak na przykład nasza Simka ma długie spodnie, to te buty jakoś się przenikają dziwnie z tymi spodniami, jakby nie można było zrobić tak, żeby na przykład spodnie wchodziły do środka butów. Albo żeby nie można było na przykład wybrać, czy chcemy, żeby buty były na wierzchu, czy chcemy, żeby buty były pod spodem. Właśnie jak mamy dłuższe buty. To by była bardzo fajna opcja, mam nadzieję, że w The Sims 4 się pojawi. Dobra, musimy jej wybrać jakieś buty. Oczywiście imprezowe, no. Ona nie przyjechała do Bridgeport po to, żeby chodzić tutaj, prawda, ubrana, nie wiem, jakoś tak zwyczajnie, więc trzeba ubrać się tak, jakby chodziła na imprezę 24 godziny, jakby była na imprezie 24 godziny na dobę. Te buty mi się bardzo podobają. Fioletowe w sumie są ładne. Które buty by ci wybrać? Chyba weźmiemy te. One mi się bardzo podobają. Dobra, i zobaczymy dodatki. Akcesoria, dodatki, czy jak to nazwać? O, mamy wielkie okulary. Takie muchy. No, czy to nie jest prawdziwa gwiazda? Dobra, zdejmiemy jej te okulary, bo jakoś nie przepadam za tym, żeby mój synowie mieli okulary 24 godziny na dobę. O, mamy jakiś taki łańcuszek. Całkiem fajny, tylko wygląda bardzo płasko. No ale, tak to już bywa z taką biżuterią. Tutaj mamy jakąś obrożę, czy jak to tam nazwać. W sumie fajne, chyba nie było wcześniej niczego takiego w tym stylu. Może bardziej taką przy szyi, z cameo. O, lubię cameo, ładnie to wygląda. I o, nowa bransoletka! Bardzo lubię bransoletki. Bransoletkę ci zostawimy. Złotą, a co? Czekajcie. Powinnam jej wybrać jakąś nową biżuterię. To weźmiemy i ten złoty łańcuszek będzie pasował do bransoletki. I chyba już nic nowego tutaj nie ma, nie? Dobra, zobaczymy ubrania wizytowe. Żeby nie przedłużać. Jest trochę nowych sukienek, z tego co widzę. O, taka bardzo długa. Ja chyba w Simsach raczej wolę krótsze sukienki, ale ta mi się podoba. Takie długie też są fajne. Bardzo taka glamour. O, taka miętowa trochę.
tym bardziej błękitna, czy miętowa, już sama nie wiem, jaki ma kolor, ale całkiem fajnie wygląda. Ładne ma te takie zdobienia. Tutaj mamy coś krótszego. W sumie ta sukienka nie jest aż taka jakaś super specjalna, jest tak dziwnie wycięta, nie do końca mi się podoba. Raczej mi się nie podoba. To już widzieliśmy. Tutaj taka, dosyć krótka. A w sumie całkiem ciekawa. Jakieś takie złożone coś z pasków. Trochę taka bandażowa sukienka, ale nie do końca. Aha, i tą też już widzieliśmy. Tutaj ta falbana nie do końca mi się podoba. Tak jakoś, nie wiem. No ale cóż. Kolejna sukienka. Fajnie, całkiem sporo sukienek doszło. O, ta ma ładną teksturę. Wygląda jak takie cekiny. Fajna jest. Całkiem. Można by jej użyć do innych rzeczy. Ho, ho, ho. Dobra, a tutaj wizytowe jakieś są... Aha, tutaj to już wszystko widzieliśmy. I bluzki pewnie też będą te same. No, tak. Dobra, no to wybierzemy jej sukienkę. Jakąś szaloną. Halo? Nie wiem sama. W sumie ta mi się podoba, ale może na przykład tą różową. Albo taką bardziej w normalnych kolorach. W sensie różowy jest normalny, tylko takie spokojniejsze o to mi chodziło. Ta mi się nawet podoba. Dobra, zostawimy tak, zobaczymy. Buty pewnie będą te same, ale wybierzemy jej jakieś nowe. Może takie. Yeah! Nie no, może jakieś inne. Bierzemy jej niebieskie szpilki. Albo fioletowe szpilki. Nie no. Nie wiem, czy ten kolor szpilek do końca jest taki pasujący, ale zostawimy tak. I biżuteria pewnie będzie ta sama, więc... Więc cóż, dostanie srebrną bransoletkę tym razem i niech będzie szczęśliwa. Piżamy. O, mam nadzieję, że będą właśnie jakieś fajne. I są! Mamy tutaj górę. O, bardzo ładne. Fajnie wygląda. Takie kropeczki. O, czyli to też robi jako piżama. Bardziej jako bielizna chyba. No, ale tutaj można chodzić widocznie z bielizną też normalnie na wierzchu po mieście i to nikomu nie przeszkadza. No, te rzeczy już tam były. A mi się nawet ten stanik podoba. Fajny jest całkiem. Zostawimy go. Zobaczymy doły. A, tutaj mamy do niego doły. Te kropeczki są po prostu urocze. Okay. Rażąca limonkowa zieleń z różem i w kropeczki. Dobra, zostawimy tak. Myślę, że całkiem zacnie się prezentuje. A tu mamy jeszcze jakąś taką dziwną bieliznę. Bardziej finezyjną, a całkiem fajnie wygląda. Jej, z podwiązkami i kokardkami i w ogóle. Jak pudrowo-różowo. Tutaj w tym miejscu majtkowy róż nabiera nowego znaczenia. Aha, i mamy coś takiego. Nice. Może zostawimy ci to fioletowe. Całkiem do ciebie pasuje. Dobra. Nowe kapciuszki, klapeczki do spania, cokolwiek. Niestety nie. A dodatki to te same oczywiście. A nie, bo jeszcze mamy, ja wcześniej tego nie zauważyłam, mamy podwiązki. A tutaj akurat mi zasłania. Ej, fajnie, tak studniówkowo mi się skojarzyło. No i możemy na którą nogę chcemy, możemy na obie. Fajne, nie zauważyłam tego wcześniej. Być może to było w akcesoriach jakichś, ale ja tam nie pojechałam dalej. Fajnie całkiem, że są, ale tu nie będziemy dawać, bo już mam te do tej piżamki, no to co za dużo, to niezdrowo. O właśnie, na pewno dostaniesz tutaj taką koszulkę. Jakieś nowe shorty? Aha, takie możesz dostać. Nie, to tamte są bardziej sportowe, albo dobra. Powiew świeżości musi być, prawda? Butów sportowych raczej nowych nie ma. W szpilkach biegać nie będziesz, więc zostaniesz, tak? Dodatki? Aha, możesz mieć okulary. Ja się lubię dawać nawet Simom okulary do stroi sportowych, bo wydaje mi się, że tak fajnie, na przykład jak biegają na przykład rano po mieście, to słońce im ich nie radzi w oczy, więc tutaj mogę okulary zostawić. Przechodzimy do stroi kąpielowych. O, jest coś nowego. Nie do końca mi się podoba. No ale cóż.
O, a tutaj jest ten. To jest strój kąpielowy. Naprawdę? Nie, to mi nie pasuje. Dobra, to weźmiemy ten, żeby było coś nowego po prostu. Chociaż nie do końca mi się on podoba. Jest taki sobie. No ale cóż. Nowe płetwy. Nie, no, żartuję. No tu nic nie ma. Innego. No, możesz dostać okulary. Będziesz fame. I właściwie jesteś fame, masz to nazwisko. All Aha, the way. to jest jako nowa. Można wziąć jako ubranie wyjściowe. O, raczej ciepło ci w tym nie będzie, ale zostawimy. Co tam? Tylko powinnam ci spodnie zmienić na jakieś inne. No, ale tutaj nie wybiorę teraz spodnie. A coś takiego? Nie, nie ma nic. Butów też pewnie nie będzie. A nie, te można wybrać. O! I co? Gdzie będą? Są pod spodniami. Przynajmniej się nie przenikają, zawsze jakiś plus. Dobra, zostawimy ci te buty. Będzie tak bardziej ten. Nowocześnie. Okej, cechy. Tak, tutaj są cechy, jakie ja jej wybrałam. Więc jest duszą towarzystwa, jest nieodparta, ma poczucie humoru, jest odważna i jest wirtuozem. Ale zmienimy duszę towarzystwa na jedną z nowych cech, ponieważ tutaj są właśnie dwie nowe cechy. I jedną z tych nowych cech jest nieśmiała. Nieśmiali Simowie nigdy nie podejdą do nikogo, kto nie jest ich przyjacielem i zwykle starają się pozostawać w własnych pokojach. Czują się niepewnie w tłumie, nieśmiali Simowie nie powinni studiować komunikacji na Uniwersytecie Simowym. Zobaczymy, jak ona się zachowuje, jak jest nieśmiała. O, jak słodziutko! O, dawno nie widziałam czegoś tak słodkiego. Ale jest też cecha, która mi do niej bardziej pasuje i tą wybierzemy. To nie jest urodzona wykonawczyni, chociaż nawet podobna ikonka jest. Tylko to jest styl gwiazdy. Simowie, którzy mają styl gwiazdy, urodzili się, by błyszczeć w świetle Jupiterów. Łatwiej zaprzyjaźniają się z osobistościami i szybciej pną się po drabinie kariery do gwiazdorstwa. Ekstremalni Simowie skorzystają z wiedzy zdobytej na kierunku sztuk Uniwersytetu Simowego. Dobra, wybieramy. Tak, więc takie cechy zostawimy i zobaczymy, czy mamy jakieś nowe pragnienia. Tego chyba nie było. Chcę życia bogatych i sławnych. Osiągnij piąty poziom gwiazdorstwa. Osiągnąć wartość przynajmniej 100 tysięcy simoleonów. Oczywiście droga do sławy nie jest łatwa. No, jak chcecie, to możecie sobie zatrzymać i przeczytać. Mamy zespół jednosimowy. Zostać mistrzynią basu, gitary, perkusji i klawiszy. Muzyczni wirtuozi potrafią grać na gitarze jedną ręką, podczas gdy drugą pieści klawisze. Twojej simce nie wystarcza opanowanie jednego instrumentu, ale chce opanować je wszystkie. No, dlatego, że jest wirtuozem, to by do niej pasowało. Zobaczymy, czy są jeszcze jakieś nowe. Chociaż obawiam się, że mogę wszystkich nie znaleźć, bo teraz już jest tutaj tego tyle, że już się trochę gubię. Ale spróbujemy. To na pewno było. Było. Ej, coś mi tak dziwnie przeskakuje. To było. Kompozytor hitów filmowych? Nie, to było. Myślałam, że to jest związane z tą karierą teraz właśnie filmową, dlatego się zatrzymałam. Mega gwiazda. O! Wiele gwiazd pokazuje się na srebrnym ekranie, ale niewiele będzie pamiętanych przez pokolenia. Żeby osiągnąć filmową nieśmiertelność, twoja simka musi wybijać się ponad przeciętność zwykłej aktorki. Niewyczerpane, halo, zasoby charyzmy i mnóstwo czasu w świecie reflektorów to właściwa droga do osiągnięcia miejsca wśród prawdziwych gwiazd. 10. poziom na ścieżce kariery filmowej aktorka. Tutaj nie. Też nie. O, mistrzyni miksologii, to jest na pewno nowe, bo to jest nowa umiejętność. Prawdziwa mistrzyni sztuki miksowania potrafi tak zmieszać różne soki, aby łaskotały podniebienie i poruszały umysły klientów. Opanować do perfekcji miksologię, zostać właścicielką baru. Dobra, jak chcecie, to możecie sobie też zatrzymać i przeczytać. Mistrzyni romansu to było na pewno. Też było, też było. To było. Sławna autorka, nie, to było. Też było. Twórczyni potworów.
Skąd to się wzięło? To się chyba z kariery wzięło. Już mi się mieszają te wszystkie rzeczy. Więcej niż maszyna. Też było. O! Wytwórnia reżyserska, 70 poziom na ścieżce kariery filmowej, reżyserka. I to chyba będą wszystkie, tak mi się wydaje. Mistrzyni złodziei, złota rączka, łamaczka serc. Żyć w luksusie. Dobra. Dobra, myślę, że weźmiemy jej po prostu tutaj tę mega gwiazdę. Tak, żeby coś było, bo tak, to jest tylko first look, więc nie będziemy do końca do tego dążyć, no ale nowe pragnienie jest. Ulubione jedzenie. Wydaje mi się, że nic nowego nie ma, ale słyszałam, że jest nowa muzyka. Zostaw już te naleśniki. Gdzie to jest? Chyba hip-hop miał być nowy, czy coś takiego? Dla dzieci klasyczna, egipska. Hip-hop, dobra, dowierzymy jej hip-hop. Kolor zostawimy, znak zodiaku może być Ragiego, wybrałam losowo w sumie to. Jakoś niespecjalnie mi na tym zależy. Także nasza Violetta jest gotowa, zobaczymy jeszcze tylko. Tylko teraz mi się cechy zmienią. Zrobimy tak. Zobaczymy, jakie są ubrania szybko dla dzieci i dla... jeszcze musimy mężczyzn obejrzeć później. Halo? Halo? Sims, pospieszcie się, nie mam tyle czasu. Dobra, może być już na tej. Dla małych dzieci, fryzurki. Podejrzewam, że może nie być tu zbyt wiele, no ale obejrzeć trzeba sprawdzić, prawda? Po zmroku, no tu nic nie ma. Stroje. Nie byłaś zbyt ładnym dzieckiem, nie szkodzi. Tu nic nie ma, buty nie ma. No, 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 no. No, no, no. No to dla chłopców już nie będę sprawdzać później, bo jak tutaj nie ma żadnego, no to dla chłopców też nie będzie. Możemy jeszcze zobaczyć. Dla emerytów są te same co dla dorosłych, jeszcze dla dzieci możemy zobaczyć. No, dla nastolatków też zawsze są te same, tylko na przykład mniej o niektóre. Tak mi się wydaje, że są te same dla nastolatków. Zwykle przynajmniej, więc nie będziemy tutaj sprawdzać. Przeważasz mnie dziecko, nieważne. Chociaż właśnie wątpię, żeby coś było, no ale trzeba luknąć. Nie. Nie wiem, czy to się jakoś przyspieszy, przewinie, albo cokolwiek w tym stylu. żeby tutaj was nie zanudzać. Nie no, widać, że nic nie ma. Dobra, to już nie sprawdzam, bo widać, że nic nie ma. Więc weźmiemy sobie jakiegoś faceta i zobaczymy. Dobra, nie będę brała losowego, bo oni mnie potem przerażają. Weźmiemy sobie, nie wiem, kogo. Na Sebastianie ostatnio testowałam. Weźmiemy Roberta, tak? Tak miałeś na imię? Tak. którego myślę, że możecie kojarzyć z First Looka. Studenckie życie. Dobra. Zobaczymy. Fryzury dla mężczyzn. Zaprezentujesz nam. Wow. Jakaś szalona fryzura. W sumie pasuje mi do ciebie. Jakoś do niego zawsze mi pasowały szalone fryzury. Okej, mamy też coś takiego. Coś... jakaś taka... ta mi się nie podoba. Także taki zaczesane jakoś do tyłu włosy. Jakieś takie krótkie, wygolone. Wyglądasz dziwnie w tym. No jakieś dziwne wzory wygolone. No cóż, do niektórych to może pasować, do Roberta nie do końca. I mam jeszcze kapelusz. Myślałam, że on tu będzie miał jakieś takie różowe włosy. Dobra. Weźmy tą którąś pierwszą albo drugą, żebyś mnie nie denerwował. Brwi, no nie ma nowych. Tutaj jeszcze chciałam zobaczyć. Nie mogę. O, tutaj jest jakiś nowy zarost taki. I nowa dziwna broda. Nie, 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 nie. Dobra, zostawię ci to. Tutaj chyba nie będzie nic nowego.
Dziwnie wygląda z tym rudym kolorem, jakby taki, jakby się pobrudził czymś. Na innych kolorach może by to wyglądało lepiej. W każdym razie, stroje. Stroje dla mężczyzn, no chyba jakieś są. Sporo chyba. Mamy jakąś koszulkę z bandanką. Interesująca. Tutaj jakaś taka kamizelka z jakimś fajnym wisiorkiem. Ta chyba nie jest w stylu Roberta, ale Robert tutaj robi tylko za modela. O, to jest całkiem fajne. Taka koszula z zawiniętymi rękawami i pod spodem t-shirt. Jakoś ja lubię zwykle takie rzeczy właśnie. W takie rzeczy ubierać moich simów. Koszula z krawatem włożona w spodnie. Z takim wąskim, śledziowym krawatem. Tutaj jakaś rozpięta koszula. Tak, impreza w końcu, prawda? Marynarka z koszulką. Też fajne całkiem. Najfajniejsze jest to, że jeszcze można tekstury pozmieniać. Tutaj taka marynarka z bluzą z kapturem i z t-shirtem pod spodem. Całkiem sporo jest dla facetów. O, marynarka z szaliczkiem. No to fajne w sumie, można tak ubrać na przykład, jak się, na przykład jest jesień, to, bo jak już mamy oczywiście 4 pół roku, to tak fajnie można sima ubrać. To też jest całkiem fajne. Tutaj taka bardziej skórzana albo jeansowa kurtka z koszulą pod spodem. Could be. I coś, co mi się kojarzy ze skokiem w przyszłość. Jakaś taka dziwna koszulka. Jej! Koszulka z nadrukowanymi mięśniami! Tylko trochę niedokładnie, mogli to tak bardziej... No są takie koszulki w sumie. Jakby tak była bardziej na całość, to by jeszcze zabawniej wyglądała. Dobra, Robert, nie będziemy cię tak krzywdzić. Zostaniesz w tym, albo w tym. I zobaczymy, jakie są spodnie. O, jakieś takie? Robert jest taki strasznie chudy. No nie wszystko tak wygląda. I takie spodnie z dziurami. Wow. Myślałam, że najbardziej podziurawione spodnie były w studenckim życiu chyba, ale nie, te wygrywają. Dobra, zostawimy. Te mają w sumie fajne przetarcia mają te spodnie. Dobra, zobaczymy kostiumy. A mamy tylko jeden. Jakiś taki menel. Strasznie brudne. Dlaczego oni to tutaj dali? No w sumie wielkie miasto, to niektórzy też się niektórym nie poszczęściło. Chyba nie wróciłeś z paru imprez do domu. Ja normalnie aż czuję, jak on mógłby źle pachnieć. nie możesz tak zostać, bo ja nie mogę na to patrzeć. Dobra, tak jest dużo lepiej. Buty. Przejdziemy do butów. Co tu mamy? Jakieś takie... O, całkiem fajne Adidasy. Na takiej bardzo niskiej, znaczy płaskiej podeszwie. Fajne, całkiem. O, bardziej eleganckie buty. Na obcasie. Ja lubię takie dawać zimom. Co my tu mamy? Takie wsuwane. No to nie do końca. Takie wyższe w sumie mogą być. A to? No. Chociaż mi się bardziej podobają takie wydłużone te czubki butów. A całkiem sporo fajnych butów dla facetów, więc to zawsze plus. O, te są całkiem fajne. Niestety nie widzimy tutaj ich w całości, ale wydaje mi się, że są całkiem spoko. Kolejne takie wsuwane buty. Dobra, wybierzemy na razie te. Tylko mojego faworyta i zobaczymy dodatki. O, okulary. Jej, wolisz takie okulary? Nie wiem, czy one mają działanie korekcji wzroku, czy tylko takie dla szpanu, ale wyglądają całkiem ciekawie. Przeciwsłoneczne nie są, ale w sumie podobają mi się. O, jest jakaś bransoletka męska, taki dosyć szeroka, wygląda jak taki mankiet. O, widzę, że dużo wersji kolorystycznych. No, całkiem fajna. Dobra, zostawiamy Roberta ubranego w ten sposób, oglądamy ubrania wizytowe. Tutaj pewnie są rzeczy, które już widzieliśmy. Tak? To było? Nie jestem pewna, czy ta marynarka akurat była, ale wydaje mi się, że rzeczy stąd były. No, spodnie też były. Zobaczymy kostiumy. Wow, twoje. Nie ma żadnego nowego garnituru. No co wy, no. W tych droższych klubach to na pewno by się przydały jakieś takie fajne, takie smokingi, garnitury albo coś takiego.
Dobra, będziesz wyglądał tak, to i tak nie ma znaczenia, bo tylko oglądamy. No i buty pewnie te same, co tam, no. I dodatki pewnie też. Jakieś piżamy dla mężczyzn? O, tak. Twoja nowa, wymarzona koszulka do spania. Gatek no. Kostiumów no. A, lepiej tak, niż jak dali do... ciągle mam koszmary po tych z akcesorii film. Wiecie, o który kostium mi chodzi, a jak nie, to możecie sobie przypomnieć. Okej, mamy sportowe. No tutaj nie ma za dużo sportowych. To można wziąć jako sportowe. Tak, na pewno Sim z poczuciem humoru będzie z tego zadowolony. Spodenek żadnych nie ma, tutaj butów też nie będzie, dobra. Kostium kąpielowy? Dla kobiet był. Wszędzie wciskają tą koszulkę. No niestety nie ma. Szkoda, mogli dać jakieś takie szpanerskie kąpielówki, jak teraz, wiecie, są te imprezy, tam jacuzzi na dachu, no to mogli dać jakieś fajne nowe, by było całkiem tematycznie. No i tutaj te rzeczy, co już widzieliśmy. To mi się bardzo podoba. Fajny jest ten szaliszek, naprawdę fajnie wygląda. No i już nic nowego. Cech nowych nie ma, także dziękujemy Ci bardzo, Robercie, za Twoje poświęcenie i pokazanie nam stroje. No dla dzieci, chłopców nie patrzymy, no bo skoro dla dziewczynek nic nie było, to dla chłopców też wątpię, żeby było. Okej. Ja teraz zrobię tylko dla naszej drogiej Violetty siostry bliźniaczkę, gdyż właśnie w tym prezluku chciałabym mieć dwie simki, żeby właśnie móc też zobaczyć, jak wyglądają te zespoły. No i żeby móc jeszcze zobaczyć tą cechę nieśmiała, bo u niej one się wykluczają, a w sumie ona też mnie ciekawi. Także zrobimy jej siostry bliźniaczkę. Będą mogły razem chodzić po różnych klubach, może będzie im raźniej. Także zaraz do Was wrócę, tylko zrobię jej siostrę bliźniaczkę. Okej, jestem już z powrotem. Nasza droga Violetta ma już siostrę bliźniaczkę. Zmieniłam tutaj minimalnie u niej parę rzeczy w ubraniach, a mianowicie dodałam kolczyki z zostań gwiazdą. Tutaj zmieniłam trochę kolory sukienki i butów. Może Wam szybko tak pokażę, o ile się szybko załaduję. Tak, trochę inne kolory sukienki, piżama jest ta sama w sumie. No i tutaj ubranie, tutaj zostały bez zmian raczej, bo że zapomniałam, że coś zmieniłam. No i tutaj zmieniłam jej tylko spodnie i też dodałam kolczyki. I zmieniłam jej jedną cechę charakteru, bo stwierdziłam, że tak będzie fajniej. Zamiast nieodpartej dałam jej cechę flirciary. No a przechodząc do jej siostry, bliźniaczki. Tak, rysy twarzy wszystko mają takie same, mają tylko inny makijaż, inne fryzury, oczywiście inne ubrania i inne cechy. Jej siostra nazywa się Izabela, specjalnie przez 2L, wiem, że w Polsce nie ma imienia Izabela przez 2L, ale ona nazywa się Izabella. Wiecie, bo tak stwierdziłam, że to będzie fajnie, bo tak Violetta jest przez 2T, no to Izabella będzie przez 2L. Fryzurę widzicie, oczywiście ma też z dodatku. No i pokażę Wam szybko tylko jej ubrania, to jest jej strój na co dzień. Teraz strój wizytowy. Halo? Strój wizytowy, proszony o podejście do punktu obsługi klienta. Czekają widzowie. Jest. Wybrałam jej tę długą sukienkę. Tutaj piżamkę wzięłam jej tą słodką, bo nie mogłam się powstrzymać po prostu. Tą w groszki, ale dodałam jej podwiązkę. Wcześniej nie było, no to tak dla nowości. A w ogóle... nie miały w tym, teraz sobie tak przypomniałam, nie miały w tym dodatku dość takie... Ktoś mi chyba gdzieś pisał, tylko teraz już nie wiem, czy to w tym dodatku, czy w innym. Takie jakby opaski tutaj, wiecie, te, co zasłaniają oczy do spania. Ale widocznie coś mi się pomieszało, albo nie wiem, jak to znaleźć. W każdym razie strój sportowy ma taki jak jej siostra, tylko inne kolory. Strój kąpielowy też ma taki jak jej siostra, tylko inne kolory. Bo chciałam dać ten nowy, albo tylko jeden do wyboru. No i ubranie na dwór też mają takie same, tylko inne kolory. Wiecie, one mimo tego, że się bardzo od siebie różnią, ciągle są ze sobą bardzo związane. Osobowość to tak.
Jest nieśmiała, oczywiście. Ma poczucie humoru tak samo jak jej siostra. Jest przyjacielska. Tamto właśnie jest flirciarą, a Izabela jest romantyczką. Dlatego stwierdziłam, że po prostu tak będzie fajnie. No i obie są wirtuoskami. Jej pragnienie życiowe to jest wytworna reżyserka, czyli jakby mają to samo pragnienie w filmie, tylko ta chce zostać reżyserką. Może dlatego właśnie, że jest bardziej nieśmiała, ma w głowie pełno tych romantycznych historii z poczuciem humoru, więc lepiej by się czuła po drugiej stronie kamery, dlatego jej pragnienie tak wygląda. Ulubione, no to tylko zmieniłam na ton na gofry, no i kolor. Zostawiłam hip-hop, żeby było właśnie z tego dodatku, no i też jest rakiem. Dobra. Tutaj przyjmujemy rodzinę Fame. I tylko edytujemy relacje między nimi. Halo. Będą tak, rodzeństwo z jej siostrą. Jest zaznaczone, dobrze dałam, prawda? Rodzeństwo, no. Muszę się upewnić, bo potem będzie gorzej to zmienić. No i cóż, przyjmujemy i wprowadzamy je już do nowego miasta. Myślę, że żeby było ciekawiej, to właśnie wprowadzimy je do jakiegoś apartamentu w jakimś wieżowcu, nie do, tak, do takiego normalnego domu. Oczywiście na razie mamy mało pieniędzy, ale jak wiecie, first looki są jedynym przypadkiem, kiedy używam właśnie kodów. O, dzięki za wskazówkę, nie wiedziałam. Kiedy używam kodów, także one dostaną przysłowiową wygraną w totolotka, żeby mogły tutaj korzystać w pełni z tego miasta. Dobra, co my tu mamy? To jest dom? Nie, to też jest apartament jakiś. Mogę się zobaczyć, jak wyglądają? Musimy się przyjrzeć, co kupujemy, prawda? Oczywiście trochę wczytywania tutaj nam... O, tutaj mamy basen. I co? Dużo schodów. Aha, i tutaj tak wygląda apartament. Rozumiem, że tu jest aż tyle pięter. Właśnie słyszałam, że szkoda, ale tutaj nie wygląda to tak jak właśnie w... Kurczę, jak się nazywa ten dodatek do dwójki? Apartment Life. Miejskie życie. Kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć. Ale w każdym razie niestety jakby te wieżowce nie są domami dla wielu rodzin, tylko widzicie, one funkcjonują tak jak piramidy. Z tego. Jak piramidy z Wymarzonych Podróży, że mamy taki budynek, który jakby jest otoczką, no i tutaj mamy tylko korytarz i gdzieś tam na piętrze jedno mieszkanie. Niestety nie ma za bardzo, także tutaj są sąsiedzi i tak dalej. Są jakieś królicze nory chyba, ale chyba prawdziwych sąsiadów tu nie ma, z tego co czytałam. Niestety. Dobra, to nie wyglądało zbyt bogato. Musimy... Nie jesteś nas na umeblowane, oto. Tutaj już fajniej. Musimy się wprowadzić do ścisłego centrum, jak chcemy się dopchać do tego całego, tej całej sławy tego miasta. No a gdzie jest nasz pokój? A tutaj. No, wolałabym, żeby były dwie sypialnie jednak, bo mamy dwie osoby. Ewentualnie w tej malutkim miejscu będzie ciężko nam się pomieścić, ale... no wiecie... Czego się nie robi, żeby przetestować nowy ten... jedna łazienka. Czekajcie, zobaczymy, jak to wygląda. Trzeba się przyjrzeć, co się kupuje, jak już mówiłam. To jest... O, balkonik jest nasz. Hej. Jacuzzi. A nie, tu my jesteśmy, sorry. Tam musi być jakiś ten... Kurczę, ciężko trafić. No więc tu by było ciężko zrobić dwie sypialnie, ale no jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Wiadomo, że jak się wprowadzają do nowego miasta, no to jeszcze nie jest wszystko tak jak w marzeniach. Tam już sprawdzałam. Tu jest ostatni wieżowiec, jaki nam został, ale też jest jedna sypialnia. Ciężko znaleźć apartament z dwoma sypialniami. Co jest dosyć smutne. Pokaż się. Wow, tu jakieś budowle trwają. To chyba nie jest najlepsza dzielnica. No ale...
A, tam jest nasze mieszkanie, tylko... Nie, to już wolałam chyba tam. Czekajcie, tu już nie ma więcej wieżowców. Tu mamy dzielnicę taką z domkami. Fajnie było, jakby były też jakieś takie większe apartamenty. To jest... apartamenty nad zaporą. Czekajcie. W sumie to jest blisko centrum, a... Tu mi się wydawało, że jest więcej miejsca. Czy nie? Czekajcie, muszę jeszcze sprawdzić. No, tu jest taki wielki korytarz. Aha, nasze pewnie będzie tylko to. Niestety. Chociaż tutaj dziwne, bo tu nie ma króliczych nor, ale my pewnie dostaniemy tylko ten fragment. Więc to też nie jest jakoś strasznie dużo. No, trochę mało miejsca na dwie osoby, ale musimy coś wymyślić. Czekajcie, to może... Tutaj jest... Jedna sypia, to jest za... Tu jest dużo droższe. Czy tu było lepiej? Czekajcie, muszę się przyjrzeć jeszcze raz. Więcej miejsca czy coś? Nie wiem, czy tak więcej miejsca, ale można by kuchnię zminimalizować. Zrobić jakieś dwie mini sypialnie. Może faktycznie kupimy ten. Czekajcie, muszę sobie jeszcze raz porównać to z tym. Najwyżej to wytnę albo coś, albo przewiniecie sobie. Miejsce zamieszkania to bardzo ważna rzecz. Kurczę, ja tutaj muszę patrzeć. Nie, to tam jest dużo więcej miejsca chyba. Dobra. To kupujemy tutaj. Tutaj. To jest nasze przeznaczenie. Najdroższe. Kupujemy. Wprowadzamy się. W końcu udało mi się podjąć decyzję. Po kilku minutach niepewności. Ale będziemy mieć blisko tutaj do centrum. W sumie ciekawe jest takie miejsce z wieżowcami, aczkolwiek... co to za dziwne dźwięki. Ja bym wolała, żeby to było trochę inaczej. Ale ja wiem, znowu mi się zresetował samouczek. Wyjdź. Wyjdź z samouczka. Wolałabym, żeby to było właśnie bardziej tak jak w tym Apartment Life, że... gdzie jest druga siostra? Jest. Że mamy tutaj jakby taki wieżowiec dla wielu rodzin, gdzie możemy wybrać jakby różne apartamenty w jednym, w ramach jednego budynku. Jedne są właśnie fajniejsze, jedne gorsze. Tutaj jakby tylko jedno jest nasze. Zadzwoń dzwonkiem. Czekaj, czy tam jest jakieś mieszkanie, czy nie? Może tam jakieś NPC mieszkają? Dobra. Mamy windę, jak widzimy. Idź na to piętro z Izabelą. Niech sobie tutaj przyjadą, zobaczymy jak to wygląda. I na razie je zostawimy. Tak, wiem. Życiem zajmiemy się później. Okej, o tu jakaś mini fontanna. O, czekamy na windę. A to co? Aha, to jest dzwonek. Izabela, idź do windy. Muszę śledzić, okej. Windy nie za duże. Dobra, chyba się im udało tu zmaterializować. No i tutaj jest ich apartament. Na umeblowany nie było mnie stać. Dobra, idźcie już tutaj razem do środka. Jakiś wyprzedaż. Dobra. Iza z Violą już tutaj przyszły. Więc jakoś im... jakoś spróbujemy, żeby sobie poradziły. Doładujemy im konto następnym razem. I spróbuję tak umeblować, żeby się tu obie dziewczyny zmieściły. Myślę, że na początek życia w takim wielkim mieście jakoś sobie poradzą. Zobaczymy też następnym razem te nagrody za punkty szczęścia życiowego. I... ogólnie zajmiemy się zwiedzaniem tego fantastycznego miejsca. Jestem ciekawa, jak wygląda w nocy. Na pewno imponująco. I na razie zrobimy tak, że ja zrobię małe cięcie. Tak jak zawsze przeniosę się na jakąś parcelę
żeby powyciągać wszystkie przedmioty, rzeczy z budowania i kupowania właśnie, które doszły nam z tym dodatkiem i wam je w miarę szybko zaprezentować. Także zaraz poglądamy sobie rzeczy. Wracam do was za chwilę. Okej, jestem już na parceli, na którą postarałam się wyciągnąć wszystkie rzeczy z The Sims 3 po zmroku. Chyba nawet nie ma tutaj nic, co nie jest z tego dodatku. Jakoś tak się udało, że nic nie było potrzebne. W ogóle zrobiłam parcelę tutaj na wodzie, bo nigdzie indziej nie było miejsca, a tutaj o dziwo się dało. Ale spoko, usunę ją później. Także tak. Mamy tutaj, roślin nie jest za dużo. Jak widzicie, mamy trzy nowe gatunki drzew i tutaj takiego wrzosa. Jeden zajmuje tyle, ale dałam więcej, bo wydaje mi się, że całkiem fajnie wyglądają. Tutaj mamy jakieś oświetlenie. Są trzy nowe rodzaje płotów. Taki oraz tutaj taki i nowa brama. To, co widzicie tutaj, to są parkiety taneczne w trzech różnych rozmiarach. Następnie mamy oczywiście wszystkie pokrycia ścian, które tutaj widać, czy też właśnie podłogi, również pochodzą z pozmroku. Są takie trochę bardzo wzorzaste, więc nie wyglądają najlepiej, jeśli jest ich tutaj tyle naraz, ale no chciałam gdzieś wszystkie rodzaje poumieszczać, żebyście mogli je zobaczyć. Nowe rodzaje drzwi mamy tutaj, tutaj oraz tutaj. No i oczywiście nowe rodzaje okien. Tutaj są takie większe, te bardzo mi się podobają. Tutaj są takie mini okienka, na przykład właśnie do łazienki. Takie okno oraz te okna. Właśnie najbardziej mi się podobają. Ja ogólnie lubię bardzo takie okna, które są prawie od ziemi do sufitu. No i takie okno. Jest nowy kominek. Ale dobra, spróbujmy iść w miarę po kolei. Tutaj jest takie coś, co się nazywa bomblobar. Myślę, że to może być całkiem fajne, jak się tego używa, zobaczymy. Nowa lampa taka na zewnątrz, jakieś takie do baru z butelkami. Nowa gra, stół do Cymbergaja. Wygląda całkiem fajnie, nie mogę zrozumieć, że jacyś moi simowie w to zagrają. Tutaj są też nowe kolumny, nowe takie leżanki, domofony. Mamy także różne nowe instrumenty muzyczne, perkusje, mamy keyboard, mamy fortepian dosyć sporych rozmiarów i kontrabas, jej. Tutaj takie różne, mamy automaty do grania, bardzo ładna fontanna, takie rzeźby. No i to jest nowa brama, która ma taką, takie coś, to jest jakaś brama elektroniczna, zajmuje strasznie dużo miejsca, jak widzicie. Dobra, następnie tutaj mamy dwa nowe bary, krzesełka nowe, jakieś nowe takie wystawy, czy jakieś kule dyskotekowe też wcisnęłam, to znaczy jedną, jakaś taka ozdoba z butelkami. Nowe obrazy, tu jest jakiś zegar. Okej, nowe obrazy. To pokrycie ścian w ogóle jest całkiem ładne. Generalnie podłogi tutaj i ani tapety, czy ogólnie pokrycie ścian nie są dla mnie jakieś super, chociaż na przykład to mi się podoba, albo właśnie to, które jest tutaj w tym pomieszczeniu. Ta podłoga też jest właśnie całkiem fajna i te takie bardziej jednolite mi się podobają, albo na przykład ta też jest całkiem fajna. No i mamy nową grę, właśnie zestawy do rzutek, co bardzo mi się podoba i kojarzy mi się właśnie z jedynką, jej. Dobra, tutaj mamy nowe rzeczy do łazienki, ale może najpierw jakaś taka ozdoba, która jest właśnie takim szybem wentylacyjnym, kratka wentylacyjna, takie no kanapy, które można właśnie ustawiać, tak zakręcać. Jakieś neony takie różne na ścianę. Tutaj mamy także nowe lampy. Wszystkie takie wiszące w tym miejscu. Ta jest bardzo fajna, ta mi się podoba i ta w sumie też. Tutaj właśnie nowy zestaw do łazienki, nowa toaleta, pisuar, jakieś papiery toaletowe, podajniki, ręczników i inne dziwne rzeczy do mydła. Nowe umywalki, ta przeźrzysta bardzo mi się podoba i ta. Ta umywalka jest umieszczona w takim blacie, właśnie bardzo fajny nowy blat. Nowe lustra, takie z naklejkami. To lustro mi się bardzo podoba, tak wygląda nowocześnie i tutaj takie łączone lusterka też bardzo mi się podobają. Tutaj jakieś lampy naścienne, jakieś takie ręczniki, czy co to jest.
fajnie wyglądają. Roślinki takie różne. Ta jest bardzo ładna. I coś super. Akwarium. Wow. Akwarium w ścianie. Strasznie mi się podoba. Wygląda naprawdę niesamowicie. Widziałam już je właśnie gdzieś kiedyś i strasznie chciałam je mieć właśnie. Moim zdaniem to jest właśnie super. Jak ktoś ma większy dom i może gdzieś wstawić, nie wiem, żeby było na przykład widać przedpokój z salonu, czy nie wiem, gdziekolwiek, w jakieś fajne miejsce. Wydaje mi się, że to akwarium jest naprawdę ekstra. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tutaj mamy nowe łóżko. Całkiem fajne, nowe etażerki, które mi się kojarzą z tymi z Zostań Gwiazdą. Bardzo ładne lampki takie na stoliki. Tutaj też jakieś kule powiesiłam, bo nie było gdzie wcisnąć. Lampa stojąca bardzo ładna, bardzo fajne kwiatki. Nowy komin, dosyć duży. Tutaj słabo go widać, bo jest dosyć ciemno, ale mam nadzieję, że jakoś zobaczycie. Nowe fotele. Najbardziej mi się ten podoba. Nowe na książki. Tutaj jest komoda. Telewizory. Ten mały jest całkiem fajny, taki na przykład do kuchni dać, on tak na ścianę. No i taki. No i mamy wampirzy azyl, jakiś ołtarz, na którym śpią wampiry. Whatever. Rzeczy do kuchni. Bardzo te blaty mi się podobają. Te trochę mniej. Mi zawsze brakuje ładnych blatów, a te naprawdę są super. Plus szafki ładnie pasujące do nich. Lodówka, kuchenka. Tutaj do ekspres do kawy. Nowe wysepki też kuchenne. Mam jakieś zasłony. To jest jakaś ozdoba menu. Stół z krzesłami takimi do jadalni. Całkiem fajne. No i tutaj stoliki kawowe i kanapy. Najbardziej mi się podobają te. No i w sumie ta też jest fajna. A stolik do kawy, ten mi się bardzo podoba i ten. No i mamy też windę. Tutaj postawiłam. I można jakoś do niej właśnie dawać ten szyb. No i tutaj to jest jako płytka jakaś sufitowa. Też jest nowa. Okej. Tutaj z przodu wam chyba wszystko pokazałam. Jeszcze tutaj z tyłu musiałam wcisnąć. Tutaj też są różne te pokrycia ścian. Jacuzzi. W ogóle pierwszy raz chyba w pozmroku pojawiły się jacuzzi, tak mi się wydaje. Ja moje pierwsze chyba miałam z 4,5 roku, ale chyba pierwszy raz się pojawiły tutaj. To jest bardzo duże i bardzo mi się podoba z tymi bambuskami takimi. No to też jest fajne. Mam jakieś taką ozdobę, kratki wentylacyjne metra. Oraz tutaj hydrant postawiłam, taki niebiesko-biały. I to chyba jest już wszystko. Tak mi się wydaje. Chyba wszystko wam pokazałam. Także no nie jest tych rzeczy jakoś super dużo, ale jest kilka takich, które mi się naprawdę podobają. Cieszę się z tych zwłaszcza, które dają taką, wiecie, nowe funkcje, jak właśnie te różne gry, strzałki, ten stół. To mnie cieszy, ten bomblobar, ale jak to działa, to jeszcze nie wiem. No i nowe instrumenty mnie bardzo cieszą. I te nowe szafki. Niektóre meble są naprawdę fajne i myślę, że mi się przydadzą. No i akwarium na ścianę, no. To jest po prostu best ever. Strasznie, strasznie, strasznie mi się podoba. Pamiętacie pana ośmiorniczka? On mi się kojarzy z nim. Także tak to wygląda. Nie wiem, czy można do niego wkładać swoje ryby, czy tylko będą takie, jakie są tutaj, ale tu jest naprawdę dużo rodzajów, także nie wiem, jak to będzie wyglądało. Fajnie, bo jakby można było też wkładać swoje, ale tutaj jest dużo kolorowych i też ładnie wyglądają. Dobra, także to by było chyba wszystko tutaj, w tej części ogólnie Fetsplaya pierwszej. Następnie zajmiemy się już graniem, zwiedzaniem miasta i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek wam się podobał, że przyjemnie wam się go oglądało i oczywiście zapraszam was do kolejnych. Pa, pa!